Jestem Jadwiga Dudziak, Amazonką jestem od 6 lat. Wcale nie narzekam, że zachorowałam, dlatego że dużo z tego korzystam. Dowiedziałam się po 70 roku życia, że potrafię malować. Malowałam tylko w szkole podstawowej kredkami. I tu byłam pierwszy raz, nie zapisałam się na malowanie, tylko na biżuterię, bo myślałam, że nie potrafię. No ale okazuje się, poszłam zobaczyć, jak dziewczyny malują i ja mówię, przecież ja chyba lepiej maluję. No i wtedy na następny rok się zapisałam i już po raz drugi jestem. Już mam w domu dwa też obrazy, koleżance jeden dałam. No i cieszę się. I jeszcze co dalej? Mam gdzie chodzić, bo jestem samotna. No i chodzę na te spotkania nasze, chodzę na gimnastykę. No i te wyjazdy, które organizujemy, nie? No i wtedy człowiek musi się ładnie ubrać, zadbać o siebie i to jest najważniejsze. W tej chwili malowałam akrylem i kredki też, bo z kredkami można poprawiać bardziej, prawda? No i nie jestem malarką, to tak się nie znam na tym. Lubię malować martwą naturę, no i tak samo pejzaż. Jestem zachwycona warsztatami, dlatego że spotykam tu ludzi, z którymi się zapoznaję, są bardzo mili. No i jeszcze poza tym są uroczystości też, tak, artystyczne też. Nawet wieczorem było i śpiewanie, nawet tańce były już też. No i wszystko inne mi się tu podoba. Jestem zachwycona. Także nikt się nie boi żadnej choroby, nie tylko raka piersi, ale żadnej. Bo te choroby niektóre wychodzą dla nas na dobre. Człowiek się zmienia. Człowiek po prostu staje się bardziej wyrozumiały dla innych i nie ma w sobie pyszności. Także ja uważam, że każda choroba jest na dobre, wychodzi dla nas.